Dobry wieczór. Cześć. Cześć. Dominika Stelmach dzisiaj gościem premierowej jazdy. Zapraszam serdecznie. Dzięki. A ty się piłką nożną interesujesz? Interesowałaś? Będziesz interesowała? Wiesz co, interesuję się, natomiast no, nie będę ukrywać, że jeżeli chodzi o dyscyplinę do oglądania, to dla mnie najciekawszy jest tenis. Do uprawiania bieganie, a piłką interesuję się, no bo lubię sport i lubię być na bieżąco. Natomiast na pewno nie siedzę i nie oglądam każdego meczu, żeby zobaczyć i pośmiać się, kto jak tam pobiegał. Piłkarz w czasie meczu przebiega powiedzmy 12 km. To jest dużo czy mało? No to jest dość dużo, biorąc pod uwagę specyfikę wysiłku. No to tak jak tenisista, prawda? To jest jednak interwał, to jest zupełnie co innego. Piłkarz musi dobrze biegać, musi umieć biegać poprawnie, czy coś się śmiejesz? Już nie narażę. Jak kilka razy byłam właśnie na Legii, to czasami już miałam ochotę tam wskoczyć, za nich pobiegać. Nie najlepiej to wygląda. Wiesz co, wielokrotnie niestety nie najlepiej, no. Ale to widać też w innych ligach, prawda, że jeżeli piłkarze potrafią biegać, to ten mecz od razu wygląda inaczej. Okej, a poznasz piłkarza w lesie na przykład, który poszedł sobie pobiegać? Tak, zdecydowanie. Technika niepowtarzalna. A na czym to polega? Ja po czym się poznaję? Co najczęściej biega na zewnętrznych częściach stopy, oczywiście kolana lecą do zewnątrz, no i specyficznie pracuje pośladkami, także tak, piłkarza 99%, że trafię, że to jest jakiś były piłkarz lub ktoś, kto dużo w piłkę grał. A niesamowita ten twój atak śmiechu był przed chwilą, kiedy się zapytałem, czy piłkarze dobrze biegają. Nie uważasz, że to świadczy też o amatorstwie, że jakby w naszych klubach nie ma trenerów od biegania, od stylu biegu? To się chyba zaczyna dopiero u nas w Polsce. Są kluby, gdzie jest, oczywiście. Tak, ale tak na większą skalę i też już od dziecka, no bo to tak naprawdę, wiesz, ten dzieciak mały, on już powinien od razu wiedzieć, że to nie jest tak, że on będzie tylko stał i tutaj, okej, będę sobie jakieś triki robił, tudzież będę strzelał bramki, tylko że on musi wiele kilometrów przebiec, prawda? Mhm. I no jest ta zmiana, jest, ja widzę, że to już zaczyna wyglądać inaczej, no ale musimy poczekać trochę, aż wszyscy zaczną dobrze biegać. A myślisz, że taki piłkarz byłby w stanie w ogóle półmaraton przebiec? Że to jest ten etap, ten poziom przygotowania, że byłby to jakiś dobry czas? Nie był to... Bo on też wstaje i odpoczywa, tak? Tak, natomiast wiesz co, znam piłkarzy, którzy biegali chociażby w Biegnij Warszawo na 10 km i dla nich... Kto? Popatrz po wynikach. Dla nich początek był ok, no ale później okazało się, że jednak nie są przyzwyczajeni do tego stałego rytmu. A ten Rosłoń to dobrze biega? No Rosłoń, no to wiesz, wspaniale. No, on też był piłkarzem. Ja wiem, że był piłkarzem i też widać, że był piłkarzem. Oczywiście mówię, że jest taki przystojny, prawda? Oczywiście, naturalnie. I o to chodzi. Ale no, Marcin już przebiegł tyle kilometrów nie jako piłkarz, że śmiało można powiedzieć, że jest biegaczem.